Cześć Vlogmas, mamy dzisiaj dzień 10 i jak widzicie jest nie dzień, a noc. Nagrywamy to w nocy, będziemy ubierać dzisiaj choinkę, Alex śpi, a my z Serhatem zabraliśmy się za ubieranie choinki, ale zanim to nastąpi, musimy na bombki nawlec te nieszczęsne, malutkie niteczki, więc mamy roboty sporo. Mamy też w świątecznych kubkach nie kawy, a herbatki. Ja mam herbatę z cytryną, a Alex... Alex śpi. Alex śpi. A Serhat ma herbatę tylko z cukrem, więc zabieramy się za nawlekanie tych bombek, bo to nie jest taka łatwa sprawa. Serhat nawlókł jedną, a mamy jeszcze dużo do zrobienia. A jeszcze Wam pokażę, jakie kiedyś... A jeszcze Wam pokażę, jakie kiedyś dostaliśmy kule śnieżne. To jest kula, już ta lampka nie działa, ale to jest taka lampka złota. Lampka działa. Nie, patrz, jest włączona. Widzisz? Ale tak. Ale trochę. Trochę tylko. To jest kula śnieżna, którą dostaliśmy od Serhata kuzynki. Taka piękna, złota. Nie wiem, czy się... O! Teraz widzicie? Ciekawe. No. A tutaj jest kula. Już taka bardzo chyba stara kula. Myślałam, że Serhat kupił mi w prezencie, a okazało się, że to ja kupiłam Serhatowi w prezencie. To jest taka typowo kula ze świętym Mikołajem. Co napisane? A pisze tutaj: kocham cię, moje słoneczko, twoja Asia. Także my się zabieramy za robotę, bo samo się to nie nawlecz, zawlecze. I później będziemy przychodzili do ubierania choinki. Także my się zabieramy do pracy. Mamy tutaj też ozdoby. Mamy też nasze stare ozdoby, które kupiłam w Polsce też. To są w ogóle drewniane ozdoby, które kupiłam na nasze pierwsze święta. Naszą pierwszą choinkę, która była bardzo, bardzo mała. Więc też na pewno je powiesimy. Co ciekawe, nie mogłam ich na górze znaleźć, a Serhat wszedł i od razu wiedział, gdzie one są. Także będziemy też na pewno je wykorzystywać. I mamy też w ogóle łańcuch. Ale trochę daliśmy ciała, bo lampki kupiliśmy kolorowe, a nie białe. Więc choinka będzie biało, czerwono, srebrna i kolorowe lampki. I tutaj srebrny też, ale i tak będzie pięknie wyglądało, bo my ją udekorujemy i to będzie nasza pierwsza taka choinka, jak Alex jest z nami, bo w tamtym roku nie ubieraliśmy choinki. Mimo że Alex był, to w tamtym roku choinki nie było. I teraz choinkę mamy, także będziemy się zabierali już za to dekorowanie tej choinki naszej w domu. Tak? Tak. I got all this joy in my heart, and if it's getting dark, yeah, we can go inside.
jak wam się podoba. Chaotyczna, ale według mnie piękna, bo my ją zrobiliśmy. I nie jest właśnie perfekcyjna, tylko tu coś ma, tam czegoś nie ma. Tak jak widzieliście, połowa lampek jest kolorowa, połowa lampek jest biała, bo nie starczyło nam lampek, po prostu są za krótkie. Ale według mnie jest prześliczna, jestem strasznie ciekawa, jak Alex jutro na tą choinkę zareaguje. I powiem wam, że jest po godzinie 22, a nas po tej pracy choinkowej wziął głód i robimy sobie nuggetsy w maszynie i makaron, tak że będziemy mieli przed snem wyżerkę. Wiem, że tak niekoniecznie powinno się napychać przed spaniem, ale jesteśmy głodni i chcemy zjeść. O narody, jak ja się napchałam. To, jaką ja w siebie pochłonęłam ilość makaronu, to już chyba dawno tyle nie zjadłam i aż mnie boli brzuch, dlatego się położyłam. Dlatego się położyłam i już mi bierze też, wiecie, co głupawka ze względu na godzinę. No ale jeszcze trzeba pozmawiać naczynia, a tak jak widzieliście, ja jeszcze sobie przecięłam oczywiście palca, bo ja nie byłabym sobą, gdybym nie przecięła sobie palca. W tyle leci MasterChef i Aleksa jeszcze tam obserwuje na kamerze i muszę wam powiedzieć, że Serhat robi najlepszy makaron na świecie i to wiecie, niby żadna filozofia, bo to jest tylko makaron i przecier pomidorowy, ale ja nie potrafię takiego zrobić i zawsze to Serhat w naszym domu robi makaron z przecierem pomidorowym. Jak byliśmy na studiach, znaczy ja byłam tutaj na Erasmusie, a Serhat szukał pracy, to pamiętam, że już gdzieś tam się te środki kończyły na dany miesiąc i pamiętam, jedliśmy makaron z przecierem pomidorowym i z parówkami. Także to było wykwintne danie, które bardzo często jedliśmy i zawsze jak jemy makaron, to mi się właśnie przypomina, jak my kiedyś jedliśmy, a jakie rzeczy my teraz możemy jeść i możemy sobie na nie pozwolić. Strasznie dużo się w naszym życiu zmieniło. Kurczę, fajnie tak sobie czasami powspominać. Serhat oczywiście jest na papierosie i chyba zaraz będziemy szli spać, a tak jak mówię, nie położę się spać bez mycia garów. Także chyba już Serhat idzie, albo i nie, chyba nie, ale będę kończyła. W ogóle słyszałam, że w Bursie się otworzył jarmark świąteczny, także nie wiem, czy to jest prawda, ale jeżeli to jest prawda, to muszę tam być, muszę to zobaczyć, więc jeżeli ja tam będę, to i wy tam będziecie. A na dzisiaj już kończę, bo jest naprawdę już taka godzina, że później będę narzekała rano na niewyspanie. Także, jeżeli dotrwaliście do tego momentu i pewnie też leżycie na kanapie, niektórzy z was, i dalej oglądacie, to dzisiaj w komentarzu zostawcie gwiazda. Gwiazda albo gwiazdka. To już od was zależy, co napiszecie. Wiecie, taka gwiazda na choince. Na naszej nie ma. Więc jak zostawicie w komentarzu gwiazda i będzie tych gwiazd dużo, no to trochę to zrekompensuje to, że my nie mamy w tym roku gwiazdy na czubku naszej choinki. Dziękuję wam za tego vlogmasa, za ubieranie choinki z nami i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się ciepło i dobranoc. Making our Christmas memories.